To był festiwal smaków i pomysłów. Tak wyglądały tegoroczne dożynki gminy Wągrowiec. Tym razem świętowano w Łeknie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w tamtejszym kościele. Po niej barwny korowód dożynkowy przeszedł na boisko sportowe. Prąd niesiemy, niesiemy prąd, gospodarza, gospodarza rąk, żeby dobrze prowało, po stokorce skok wydało. Otwierajcie szeroko wrota, otwierajcie szeroko wrota, bo już skończona, bo już skończona w polu robota. Prąd niesiemy, niesiemy prąd, gospodarza, gospodarza dom, żeby dobrze prowadzało. Dożynkowe obrzędy pokazał zespół tańca ludowego Staropolanie Wielkopolska z Poznania. Składamy na Pana ręce, Panie Wójcie, ten dorodny pochyt chleba jako symbol ciężkiej pracy rolników. Starostowie dożynek przekazali chleb wypieczony z tegorocznego ziarna włodarzom gminy, a ci podzielili go wśród mieszkańców. Piękna nasza Polska cała, piękna żyzna i niemała, wiele krain, wiele ludów, wiele stolic, wiele cudów. Ostatnie miesiące były dla rolników bardzo pracowite, w tym roku mają jednak za co dziękować. Był to dobry rok, ponieważ była wczesna wiosna, bardzo łagodna zima, długi okres dojrzewania, długi okres wegetacji i to miało wpływ na dużo słońca przede wszystkim i to miało wpływ na wysokie plony i dobrej jakości ziarno. Dożynki to tradycja, którą warto pielęgnować. Kiedyś w dawnych czasach to ludzie bardziej byli ze sobą związani, towarzysko, przyjacielsko, pomagali sobie. No teraz oczywiście jest też, ale tej ludności wiejskiej jest coraz mniej. Myślę, że dożynki powodują to, że my się spotykamy, rozmawiamy ze sobą, wymieniamy między sobą pewne jakieś poglądy. Te w gminie Wągrowiec mają jednak wyjątkowy charakter. To jest tak naprawdę podsumowanie roku gospodarczego, prezentacja, festiwal smaku, bo przecież na każdym stoisku prezentowane są wspaniałe wyroby kulinarne miejscowych kół gospodyń wiejskich. To jest festiwal pomysłów, to jest także wspaniała okazja do tego, by pokazać dorobek kulturowy, jaki jest w naszych wsiach. Sołectwa przygotowały stoiska dożynkowe, a na nich wiejskie specjały, które znikały w mgnieniu oka. Po raz pierwszy na dożynkach gminnych prezentowało się koło gospodyń wiejskich z Sienna. Przygotowałyśmy swoje jedzenie, kaczkę z jabłkami, do tego czarninę, do kaczki były knedle, tak? Knudle, kluski robione, śląskie, ze zboczkiem. Pasztet własnej roboty, kaczka właśnie była, wędliny własnej roboty, które też już się rozeszły nam bardzo szybko. Mamy nalewki własnej roboty. Wszystkie stoiska były oceniane przez komisję. Jej członkowie wyróżnili 5 z nich. Przygotowały je sołectwa Potulice, Bracholin, Rgielsko, Kaliszany i Bartodzieje. I tu na tej ziemi wągrowieckiej rolnictwo jest wyjątkowe. Dziękuję wszystkim serca, tym, którzy pracują na rzecz polskiego chleba, polskiej żywności, bo to jest zawód bardzo trudny. Ale od tego, jakie będziemy mieli rolnictwo, ile polska ziemia będzie w polskich rękach, lasy, to taka będzie przyszła Polska. Więc wy robicie kapitalną robotę, niełatwą, ale to nie tylko chleb i żywność, ale to jest ta kultura między innymi pałucka, którą tutaj reprezentujecie. To jest tradycja, to jest tożsamość, to jest właśnie Polska. Hojnie tutaj natura obdarzyła lasami.
nami i całe nasze stoisko jest właśnie w ten deseń przygotowane. Mamy potrawy z dziczyzny, mieliśmy jagodzianki sołtysowej, także wszystko z lasu, to co natura hojnie nas obdarzyła, tutaj się mieści. Kawałek naszej miejscowości tutaj na tym stoisku. Oceniono także wieńce dożynkowe. Komisja pod uwagę brała nie tylko jakość wykonania, ale i zgodność z tradycją. Tradycyjny wieniec powinien być w kształcie korony. Powinien się składać przynajmniej z czterech podstawowych zbóż. Powinien zawierać elementy kwiatowe, jak najbardziej naturalne. Owoce, mogą być też wstążki. Także wszelkie naturalne elementy zebrane z ogrodów, z sadów, z lasu są jak najbardziej wskazane i oceniane bardzo wysoko w wieńcach dożynkowych. Wśród 36 wieńców wyróżniono te przygotowane przez Łaziska, Toniszewo, Koninek, Rgielsko i Kaliszany. W biskupiej czapce jak gdyby z krzyżem, bo to też można i do kościoła i tu na dożynki. No po prostu robiliśmy go sami, całą wioską. No bardzo długo. Trzeba zboże już zebrać wcześniej, żeby nie było takie przestałe, czarne, nie? Tylko żeby ładny kolor miało jeszcze, nie? No i tak się stopniowo robi. Zbieramy się tam południami, wieczorami, wszystkie panie, która może i sklejamy, nie? Bardzo nam to długo kosztowało pracy. Na dożynkach gminnych w Łeknie można było także pomóc 4-letniej Oliwii. Pieniądze na ten cel zbierano podczas rzutu lotką do tarczy. Dziewczynka ma między innymi porażenie mózgowe i astmę skrzelową. Potrzebuje intensywnej i długotrwałej rehabilitacji. Celność mógł sprawdzić każdy, kto wrzucił pieniądze do puszki. Kiedy ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale tyś cenił czas swój. Ja zawsze lubiłam stare piosenki, jak ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi w mika. O mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Puedes pasar de los años y aprendido en la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Padający deszcz nie odstraszył mieszkańców gminy, którzy świetnie bawili się podczas koncertu Gwiazdy Jacka Silskiego. Moviendo la cintura y la escalera como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla que nuestra tierra. Llévame en tu locura.